Dzień dobry, cześć. A witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Drogi słuchaczu i droga słuchaczko, ja nazywam się Antoniak, to jest podcast Słowo Miłości na dziś. Na kanale Inny Wymiar Sukcesu, jeżeli słuchasz tego na aplikacjach do słuchania podcastów oraz na aplikacji, na YouTubie, na Ludziach Sukcesu, jeżeli słuchasz tego właśnie na YouTubie. Kochani, nie wiem, czy już wiecie, ja już mówiłam to oficjalnie, promocja i sprzedaż książki Jak uleczyć zranione serce zostaje przedłużona o tydzień, czyli do 10 października, więc te osoby, które jeszcze nie zakupiły, jak najbardziej mogą skorzystać. Dostajecie wszystkie bonusy, wszystkie prezenty. Link macie pod spodem. Znajdziecie książkę również na stronie ludziesukcesu.com, na Facebooku, w postach, na Instagramie moim, w bio, na moim prywatnym koncie również. Także zapraszam Was serdecznie, przeczytajcie. Książka nie jest tylko o tym, że ktoś został zraniony i akurat jest po rozpadzie związku, tylko książka jest taka, która uczy Ciebie, żeby nie popełniać tych samych błędów, żeby nabrać szacunku do siebie, żeby być lepszym partnerem, lepszą partnerką w związku, żeby budować w ogóle dobre związki, jak to zrobić i dlaczego warto i w jaki sposób świat pokazuje nam pewne schematy, a jak jest naprawdę. Na temat dużo wybaczenia jest, poznacie historie też prawdziwe, przepiękne i jakie kroki należy zrobić, żeby pomału zmieniać siebie od środka. Także wartościowa książka, bardzo. Książka powinna być pierwsza, jakaś część powinna być u nas w przyszłym tygodniu, czyli teraz w tym, którym będzie z drukarni, więc zaczniemy wysyłać i te osoby, które zakupiły e-booka, też powinny mieć już w tym tygodniu książkę, dlatego że musieliśmy poprawić kilka rzeczy i po prostu w e-booku też musiało być to poprawione, dlatego jest takie opóźnienie i nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak ciemna strona mocy działa, żeby przesunąć to wszystko, żeby to nie zostało wydane z różnej strony, naprawdę, tak jak wczoraj sobie o tym pomyślałam, jak rozmawiałam z moją Irenką, to sobie myślę, wow, naprawdę. To się tak niby wydaje, ale pamiętajcie, że już mówiłam o tym, że są dwa światy i piszę o tym zresztą w pierwszej książce, jak uleczyć zranioną duszę, że ciemna strona i zła strona zrobi wszystko, żeby pewne rzeczy się nie wydarzyły i będzie nam w tym przeszkadzać, a im wchodzimy wyżej, tym jest tego więcej, więc zdaję sobie z tego sprawę, że tak może być. Niemniej jednak cieszę się, bo jesteśmy już na samym końcu i teraz tylko ta książka będzie leciała do Was, więc do Waszych serc. Dobrze. A dzisiaj chciałam porozmawiać na taki temat, który uważam, że jest bardzo wartościowy. Przepraszam, nic nie znaczy bez zmiany. I dlaczego o tym mowa? Dlatego, że ja sama popełniam błędy. Uwaga. I zdaję sobie z tego sprawę, że Ty popełniasz błędy. I przepraszamy za te błędy. Ale jeżeli przepraszamy, a nie ma zmiany w naszym życiu, to te przepraszam możesz sobie schować, wiesz gdzie, nie? Ha? Wiesz gdzie? Tam, gdzie nie dochodzi słońce, hej. Słuchajcie, no taka jest prawda. Jeżeli nie ma w tobie zmiany, a mówisz przepraszam, to wsadź sobie gdzieś te przepraszam. Naprawdę. Ja czasami z moim synem, jak on coś zrobi w ogóle i mówi, przepraszam, mówię, Aleks. I ja mówię, nie chcę twojego przepraszam. Ja nie chcę twojego przepraszam. Ja chcę zmiany twojej, a nie twojego przepraszam, bo robisz to już któryś raz. I wiecie, ja się złapałam ostatnio na tym, że ja też pewną rzecz zrobiłam. Jakby bardzo, no może nie podobnie. Znaczy tak, podobnie, nie tak samo, tylko że zrobiłam podobnie. Ale już wiem teraz, dlaczego ja to zrobiłam. Bo ja zrobiłam to na nieświadomym poziomie i ja chciałam dobrze, ale oczywiście mój program, który miałam w sobie oraz zły, chciał mnie sprowadzić do tego samego poziomu myślenia, bycia i działania, który miałam poprzednio. A ja modliłam się o to, żebym ją z tego wyszła. Ale on zrobił to tak sprytnie, jest przecież powiedziane, że on jest ojcem kłamstwa i prawdy w nim nie miał. I jak mówi kłamstwo, to od siebie mówi. Więc on zrobi wszystko, ale to wszystko, żeby mi to zabarwić, ubarwić i pokazać, że wcale tak nie jest i zrób tak.
I jak ja się nad tym zastanawiałam, mówię, Boże, ja nie chcę tak więcej, ja po prostu nie chcę, Ty mnie naucz tego, żebym ja tak nie robiła, bo ja pragnę tego, ja chcę tego, ale wyszło inaczej. I zobacz, i to jest moja jakby taka pokuta i chęć zmiany. Uwaga, nie wiem, czy wiesz, co to jest pokuta. Pokuta to jest odwrócenie się od tego, co robisz źle. Rozumiemy? Pokuta to jest coś, co robisz źle i ty się od tego odwracasz. Nie chcesz tego. I wtedy, kiedy jakby to przyszło, ta sytuacja się jakby powtórzyła, ja mówię, Boże, przecież ja tego nie chciałam. Ja przepraszam za to, ale ja tego nie chciałam. Nie wiem, dlaczego to tak wyszło. No. Naucz mnie tego, że ja nie chcę już więcej tak robić. Ja chcę budować w inny sposób moje życie. A ja mówię, proszę Cię. Widzicie, bo ja sama jakby nie umiałam przejść przez to. I w momentach, kiedy Ty widzisz, że robisz coś źle i chcesz tej zmiany, ale uwaga, nie potrafisz sam, nie możesz, albo łapiesz się, że mimo tego, że chciałeś, próbowałeś i tak wyszło nie tak, poproś Boga o pomoc po prostu. Poproś Go o pomoc. Bo zobaczcie, bo my jesteśmy ułomni, już to mówiłam, nagrałam podcast o tym. Ułomni, czyli niedoskonali. Nie wiemy wszystkiego, wykorzystują 5% tylko swojego umysłu, więc nie potrafimy niektórych rzeczy. I już też kiedyś o tym mówiłam i powtórzę to, że czasami musimy popełnić ten sam błąd kilka razy, żeby do nas doszło. Ale uwaga, niektórzy popełniają te same błędy całe życie i oni tego nie widzą. Nie widzą. To jest najgorsze. A ja widzę i ja mówię, Boże, nie, ja nie chcę więcej tak robić. Pytanie, czy Ty widzisz swoje błędy i czy powtarzasz je ponownie? Jenek, ja sobie myślę o tym. Wiecie, tylko każdy jakby błąd nas czegoś uczy i nie biczuj się za to, że tak się stało, tylko właśnie poproś Boga, żeby Cię pokierował. Duchu Święty, naucz mnie. Naucz mnie tego, bo ja nie umiem sama z siebie. Nie wiem, jak mam to zrobić. Naucz mnie, proszę. Pokaż mi, wyposaż mnie w to, co mam wiedzieć, co mam robić. I jedziemy dalej. Rozumiemy? Ja proszę Ciebie o to, że w momencie, kiedy Ty widzisz, że popełniasz te same błędy, uwaga, te same myśli masz, albo ten sam sposób działania i widzisz, że to Cię nie doprowadzi do niczego dobrego, poproś Boga. Zobacz, nic Cię to nie kosztuje. Tylko chodzi o to, żebyś się złapał na tym, że właśnie to jest ten moment i że Ty idziesz w złą stronę i że potrzebujesz pomocy. Szczególnie do mężczyzn to mówi, bo mężczyźni są tacy, że oni bardzo ciężko Wam przychodzi to jakby proszenie o pomoc. Poproś swoją żonę, nie wiem, kobiety, dzieci, przyjaciela, kogo masz obok, żeby w momencie, kiedy będzie widział, że coś jest nie tak, żeby Ci powiedział, hej, hej, czekaj Marek, bo popełniasz znowu ten sam błąd. I wtedy Ty się łapiesz, bo może Ty tego nie zobaczysz, ale on zobaczy, albo ona. I wtedy poproś, rozmawiaj z Bogiem, powiedz, Boże, poprowadź mnie. Naprawdę, jeżeli nie będzie zmiany w naszym życiu, to Twoje przepraszam, na nic się nie da. Wiecie, to jakby ma się u osób, które są uzależnione, bardzo się to ma. One jakby robią to samo, przepraszają i znowu robią to samo. To jest tylko nałogi, to już jest zniewolenie duchowe, musisz to wiedzieć. Ja to kiedyś też tego nie wiedziałam, ja się zastanawiam, dlaczego ludzie to tak robią. Ale człowiek, który jest w nałogach, to nie jest on. Znaczy, to jest on fizycznie, ale duchowo to nie jest on. On ma w sobie zniewolenie duchowe, czyli ma demony, które nimi rządzą. Wyobraź sobie teraz mężczyznę, który jak nie pije, jest wspaniały, dobry, w ogóle dobrym ojcem, dobrym mężem, partnerem w pracy i tak dalej. A kiedy wypije, wstępuje w niego w ogóle inny człowiek. Jego oczy się zmieniają, jego zachowanie, jego sposób mówienia. Rzuca obelgami, w ogóle wyzywa na przykład, albo robi różne rzeczy, jest agresywny. Powiedz mi, czy normalny to jest on? Nie, to nie jest on. I w Biblii jest bardzo dużo miejsc i bardzo dużo wersetów, kiedy była mowa o tym, jak Jezus wyganiał demony. I w takim człowieku ten człowiek ma zniewolenia duchowe. Dlatego jest to bardzo ciężkie i dlatego tak mało ludzi wychodzi
z nałogów, tylko jeżeli mają terapię psychologiczną albo jakąś taką terapię, dlatego że to jest duchowe. I co z tego, że nie pójdą na miesiąc, dwa, trzy, jak w nich siedzi coś i ktoś, kto i tak podsyca w nich to, żeby oni za chwilę znowu wypili. Bo to musi być odgórnie. Osoby, które są uzależnione od internetu, od pornografii, to nie jest ich. To już jest zniewolenie. I ty musisz poprosić. Sam tego nie zrobisz. Dlatego powtarzam. Możesz powiedzieć, że jestem wariatka. Jakkolwiek. Mogę być psychopatka nawet dla ciebie, ale zniewolenie duchowe jest. Jeżeli ty nie umiesz sam sobie powiedzieć na świadomym poziomie, dziękuję, ja więcej nie piję, ja nie chcę więcej tego oglądać, ja nie chcę mówić tak do swoich dzieci, ja nie chcę się tak zachowywać, a za chwilę robisz to samo, to powiedz mi, skąd to jest? Dlaczego coś, uwaga, lub ktoś tobą rządzi? Poproś Boga o pomoc. Poproś. Ja w swojej książce Jak uleczyć zranioną duszę, jak uleczyć zranione serce dokładnie wyjaśniam świat duchowy. Ludzie myślą, że to są żarty, że są jaja. Nie. Jaja to są, wiesz, kiedy? Kiedy dajesz się sterować, ktoś podciąga sznureczkami w twoim życiu, a ty po prostu robisz tak, jak ktoś ci zagra. Duchowo. Powtarzasz te same błędy, te same zachowania. Ja mówię to sama też do siebie, ponieważ robiłam czasami kilka razy ten sam błąd i sobie mówiłam, potem ja pierdziu, dlaczego znowu to wyszło, ja nie wiedziałam. Naprawdę, słuchajcie, jakieś nie wiedziałam, że to tak działa. Ja chciałam inaczej, a to działało, tak. Ale w jednym momencie, kiedyś paliłam i to mówiłam o tym i chciałam rzucić. Ja nigdy nie paliłam dużo, bo ja zawsze paliłam bardzo mało i cienkie papierosy i w ogóle dobre, jak mogą być dobre papierosy. Ale paliłam, jak mój tata zmarł, i chciałam rzucić i nie mogłam. I udawałam sama przed sobą. Nie kupowałam papierosów, chodziłam do ludzi, którzy wiedziałam, że mają papierosy, że mogą mi je dać. I sama siebie oszukiwałam. Jak doszłam do tego, co mówię, ja pierdziu. Ja wtedy nie mam tak przy boku, ale mówię sobie, jak ja chcę rzucić palenie i mówię, nie palę od jutra. Udaję, że nie palę, bo chodzę do ludzi, którzy mają papierosy i oni mi jeszcze dają na drogę. Ja mówię, oszukuję sama siebie. Mówię, dlaczego ja siebie okłamuję? I uwaga, dlaczego ja nie mogę rzucić tego, jak ja jestem świadoma tego, że to jest dla mnie niedobre, ja tego nie chcę. I coś albo ktoś mną steruje. Ja wtedy do tego doszłam. Ja miałam 20 parę lat. Ja mówię, nie. Nie chcę tak. Jak coś mną rządzi, to ja nie będę potrafiła żyć swoim życiem. I po prostu zaczęłam pracować nad tym. I ja w ogóle już wtedy czytałam Biblię. Co jakiś czas. Biblia zawsze była ze mną. Dlatego ja Cię naprawdę zachęcam do tego, żebyś czytał Biblię. Od Nowego Testamentu, od Mateusza, dwie strony dziennie, nie kartki, uwaga, nie kartki, strony, jedna strona, druga, odłóż, zostaw, zobacz, co się wydarzy w Twoim życiu za tydzień, dwa, daj sobie czas. I uwaga, zły zrobi wszystko, ale to wszystko, żebyś nie czytał tylko tej Biblii, dlatego, że ona będzie Cię zmieniać, a Jemu nie chodzi o to, żeby Cię zmieniać, tylko żebyś Ty siedział w tym miejscu, w którym jesteś, czyli robił te same błędy, popełniał te same działania, żebyś nie poszedł do przodu. I żebyś mówił ciągle przepraszam, żeby ludzie mówili, dobrze, no Mareczek teraz się zmieni. Nie, Mareczek się nie zmieni. Nie zmieni się. Nie zmieni się, bo twoje przepraszam będzie nie miało znaczenia za chwilę dla osoby, którą kochasz, bo będziesz popełniał ten sam błąd. Dlatego jak nie możesz sobie z czymś poradzić, proszę Cię, zwróć się do Boga. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Ściskam Cię. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Hej.